kreatywnej. Moi drodzy, dzisiaj zapraszam Was serdecznie na program o modzie francuskiej. Będziemy mówić o tym, jaki jest styl Francuzek, dlaczego Francuzki są uznawane za najbardziej eleganckie kobiety na świecie, najbardziej szykowne, o charakterystyce tego stylu, o jego cechach, ale także dla odróżnienia od też innych kanałów, wydaje mi się, że warto będzie porównać do naszego polskiego stylu, co czerpiemy od Francuzek, a czego nie, a co może powinnyśmy czerpać, no i czy Polki są gorsze? Kochani, oczywiście zachęcam Was serdecznie do subskrybowania mojego kanału. Bardzo Was proszę, polubcie filmik. Jeśli oglądacie, to zasubskrybujcie. Będą następne programy. Dużo będzie mowa o modzie eko, o second handach, o modzie vintage. No i właśnie tak jak dzisiaj, ogólnie też filmiki na temat różnych stylów w modzie i inspiracjach z tych stylów. Zachęcam Was, tym bardziej, że ja sama inspiruję się wieloma kanałami i subskrybuję wiele kanałów modowych, szczególnie takich właśnie mówiących o dobrym stylu, i subskrybuję też wiele kanałów francuskich, stąd niektóre moje inspiracje, nie wszystkie, bo niektóre to już jest wynik moich wieloletnich jakby doświadczeń, obserwacji stylu i francuskiego, i w ogóle stylu. Natomiast dzisiaj nie będziemy mówić o projektantach, o wielkich domach mody typu Chanel, chociaż miały ogromny wpływ na, oczywiście na styl współczesnych Francuzek, ale będziemy tutaj mówić bardziej o takim street stylu, no i po prostu o tradycji też francuskiej mody. Ale kochani, oczywiście nie byłoby tego bez tych wielkich domów mody, jak najbardziej. Jednak skupimy się na codziennym stylu, skupimy się na normalnych ludziach, takich wiecie, rzeczach, które się robi raczej na co dzień, i trochę na takich uogólnieniach, ale też starając się uniknąć takich stereotypów, które za chwileczkę Wam pokażę. Zapraszam. To, co dzisiaj będziemy omawiać, to jest głównie styl miejski, czyli taki paryski bardziej styl, bo to najbardziej kojarzymy z Francuzami, z Francuskami. Oczywiście, że na prowincji czy na wsi ludzie trochę inaczej z punktu, jakby z przyczyn praktycznych się ubierają. No ale będziemy omawiać taki typowy miejski styl, czyli takie typowe cechy stylu. I moi drodzy, ja jestem ubrana trochę właśnie stereotypowo po francusku. Jeszcze czegoś mi tu brakuje. No jak najbardziej, kochani, czerwona szminka, taki można powiedzieć charakterystyczny rys Francuzek. Kojarzy nam się to z francuską modą. To jest taki najprostszy trik, żeby codzienny makijaż zamienić w coś wieczorowego, czyli idziemy sobie do pracy, makijaż taki powiedzmy typu no make-up, bo taki chyba najczęściej jest kojarzony z Francuskami, czyli bardzo naturalny, minimalistyczny makijaż. Często dziewczyny młode w ogóle nie noszą makijażu, czasem pomalowane rzęsy. No i kochani, raz, dwa, malujemy się czerwoną szminką i możemy iść do restauracji, na koncert, do opery, gdziekolwiek chcemy, na jakąś elegancką okazję. No i to jest właśnie taki kojarzony z Francuskami kolor, czerwone usta. Ja nie przepadam. Jak wiecie, ja bardzo rzadko się maluję tak mocniej. Na scenie czasem mi się zdarzy używać czerwoną szminkę, taką właśnie bardziej w malinowym odcieniu jak ta, bo w takich ciepłych czerwieniach wygląda bardzo źle przy moim kolorze cery. Tymczasem właśnie jest to taki myk typowo francuski. No i jak już mówiłam właśnie, jak chodzi o makijaż, to tylko tyle wspomnę, że właśnie jest to taki bardzo naturalny makijaż. I co jeszcze jest charakterystyczne dla Francuzek? Paznokcie. Na specjalną okazję czerwone, natomiast na co dzień Francuski malują paznokcie, jeżeli malują paznokcie, to lakierem bezbarwnym albo takim jasno-różowym, jasno-beżowym, praktycznie niewidocznym. To nie jest to, co nam się wydaje, że one robią sobie manikir francuski, taka klasyka. Jest to też taki myk, który można powiedzieć, że arystokracja stosuje tam, gdzie nie wypada mieć jakichś krzykliwych paznokci. French manicure wcale nie... Taki prawdziwy French manicure to wcale nie jest biała końcówka pomalowana jakimś lakierem plus lakier. To jest wymyślone później, po prostu łatwiej jest pomalować tą białą końcówkę niż mieć zawsze czyste paznokcie, prawda? Bo wymyślono to po to, żeby te paznokcie wyglądały po prostu czysto. Tymczasem tak naprawdę Francuski po prostu mają czyste paznokcie i pomalowane na kolor jasny. I wtedy wygląda to jak ten makijaż French, tak zwany French. Moi drodzy, jest strasznie dużo tego, co chcę powiedzieć i mam nadzieję, że uda mi się to powiedzieć w sposób jasny, bo trochę mam natłok myśli, ponieważ tak dużo elementów jest ciekawych i istotnych w tej modzie francuskiej. No ale dobra, zaczniemy od stereotypów i właśnie stereotyp francuskiego outfitu, stroju francuskiego to jest to, co pokażę Wam teraz w przebitkach. Znalazłam to na internecie, bo osobiście nie posiadam bluzki w paski, a taka bluzka właśnie się najbardziej nam kojarzy z takim casualowym, codziennym stylem francuzek. No i ja nie przepadam za paskami, więc od razu mówię, że ja nie mam ani jednej takiej bluzki, nie lubię, nie, że mi się to nie podoba, u innych może mi się to podoba, ale po prostu ja się w takim czymś źle czuję. Natomiast pozostałe elementy tego stroju, czyli ciemne spodnie, ewentualnie dżinsy w ciemnym kolorze dżinsu, jakiś blazer czy kurtka, apaszka, jak najbardziej i baleriny, jak to na niektórych widać, jak najbardziej są elementami typowymi dla stroju francuskiego, a dlaczego zaraz się przekonacie. Natomiast jak chodzi o beret, to prześledziłam kilka tych takich vlogerek francuskich, które naprawdę są z pochodzenia francuskami, no i żadna z nich nie nosi beretu i twierdzą, że beretów się nie nosi w zasadzie, no pewnie, że w zimie tam do płaszczy czy do czegoś beret można założyć jak najbardziej, ale to nie jest wcale tak, że francuski noszą wszystkie berety. Jak najbardziej jest to tylko wyłącznie stereotyp, no i taki strój można jakby ubrać, przebierając się na przykład na Halloween czy na jakiś karnawał za francuskę, czyli żeby się naprawdę nam to kojarzyło z czymś francuskim. Natomiast na co dzień beret nie jest wcale aż tak noszony we Francji. Ja na przykład w moim filmiku Kraina Muzyki w poszukiwaniu źródła, który nakręciłam z dziećmi, mam scenę, która odbywa się w Paryżu i faktycznie tam dziewczyny ubrane są w spódniczki, bluzki i berety, a chłopcy też mają na sobie berety, to tylko dlatego, że bardzo mocno kulturowo kojarzy się to właśnie z Francją, z Paryżem. Natomiast beret na co dzień obecnie nie jest już tak popularny. No ale idźmy dalej. No i teraz zacznijmy od podstaw. Co jest najbardziej tak naprawdę typowe dla Francuzek? Francuski bardzo dużą uwagę zwracają na jakość swoich ubrań. Tutaj nie idą absolutnie na ilość, tylko na jakość i ma to kilka przyczyn. Mianowicie, moi drodzy, francuskie, a szczególnie Paryżanki, bardzo często mają ograniczone miejsce. To nie jest tak jak w Ameryce, że mamy duży dom i ogromną garderobę, gdzie można wszystko zmieścić. Bardzo często francuski, takie normalne osoby, wiecie, pracujące i tak dalej, przeciętne francuski czy Francuzi, mieszkają w małych mieszkaniach, często są to mieszkania w starym budownictwie, więc przestrzeń jest naprawdę ograniczona, rzadko ktoś ma garderobę, zazwyczaj jest to po prostu szafa, jakieś komody, gdzie trzymamy ubrania, więc po prostu tutaj liczy się minimalizm, pomysłowość i ciekawe dodatki. I to jest takie bardzo typowe dla stylu francuskiego. Właśnie ta podstawowa garderoba, te takie basiki, które dzisiaj można powiedzieć są inspiracją dla tak zwanej garderoby kapsułowej. To się właśnie bierze z takiego minimalizmu, z ograniczenia ilości ciuchów na rzecz ich jakości, na rzecz ich doskonałego dopasowania do siebie i uniwersalności. I to jest chyba taka bardzo charakterystyczna zasada Francuzek. Dobrej jakości rzeczy, nie za dużo ich, ale za to ciekawy dobór dodatków i też dodatków jakościowych. No i dlatego francuski często mają w swojej garderobie kilka par klasycznych spodni, i w tym dżinsy. Dżinsy ciemne, raczej ciemne. Oczywiście, że są różne preferencje i na pewno jestem przekonana, że modowych dżinsów też mają dużo, ale mówimy tutaj jakby takie uogólnienie, czyli dżinsy elegantsze są te z ciemnego dżinsu, nie te wycierane, takie, które są teraz bardzo, bardzo modne, tylko właśnie raczej ciemniejsze, w klasycznym kroju, czyli to będą dżinsy pewnie proste, ze średnim stanem lub z wyższym stanem. Ja tutaj Wam zrobiłam stylówkę w stylu francuskim, moją taką, z takich rzeczy, które mam w garderobie, bo nic tu nie kupowałam specjalnie do tego vloga. Dżinsy moje są Levi'sy, rurki, naprawdę takie leginsowe wręcz rurki i z raczej niższym stanem. To jest taki średni, niższy stan, nie jakiś bardzo niski. No niestety innych takich dżinsów nie posiadam, ale nie ma to tutaj znaczenia, bo dobieramy sobie górę, która może powiedzmy być w miarę uniwersalna, pasować do dżinsy, nie będzie się to bardzo rzucać w oczy. I kolejny element typowy dla francuskiej mody, czyli żakiet, marynarka, dobrej jakości oczywiście. No i zobaczcie, ja tutaj właśnie dobrałam do tych ciemnych dżinsów takich minimalistycznych, eleganckich, czarną podkoszulkę, oczywiście z wełny w dobrej jakości i blazer, marynarkę granatową w cienkie paseczki, właśnie taką w stylu, którą by pewnie niejedna francuska wybrała. Oczywiście czarna, klasyczna marynarka też jest jak najbardziej popularnym wyborem. No i oczywiście pamiętajmy o jakości, że tutaj się liczy jakość. No ale wracając do spodni, no to pewnie jedną z tych par byłyby pewnie ciemne dżinsy, być może z wyższym stanem obecnie, być może z trochę szerszą nogawką, bo teraz modniejsze są takie luźniejsze nogawki. No ja niestety w takim ciemnym kolorze właśnie, jak mówię, nie mam takich spodni. Mam te, za to inne spodnie i na przykład zapewne też bardzo prawdopodobne, że jedną z par spodni byłyby spodnie materiałowe, klasyczne, może nawet o trochę szerszym, szykownym kroju. Ja tutaj takich wiele Wam pokazałam, więc nawet się już nie powtarzam, ale zobaczcie, wybrałam za to spodnie skórzane, bo właśnie skórzane spodnie w takim kroju klasycznym albo kroju trochę vintage też bardzo prawdopodobne, że znajdą się w szafie francuskiej, ponieważ są też takim klasykiem. Moje są takie przykrótkie na lata 80, takie casualowe trochę. No i też tutaj to dobrałam sobie do marynarki, w tym przypadku takiej krótszej marynarki, ale z bardzo dobrej wełny. No i dodatki, oczywiście jakieś ciekawe torebki, apaszki, cokolwiek Wam przyjdzie do głowy, co się Wam też może kojarzy z stylem francuskim. Kochani, pokazuję to dlatego, że właśnie takie basicowe spodnie warto mieć jedne z materiału, takie może garniturowe wręcz, szersze, w modnym kroju powiedzmy jakimś. Skórzane i właśnie dżinsy to są takie podstawowe rodzaje spodni, które naprawdę będą tworzyły mnóstwo stylizacji i o to chodzi, bo właśnie francuskie, jak mówię, są w dużym stopniu minimalistkami i stawiają na jakość. I tutaj uważam, że Polki już zaczynają, ale powinny się jak najbardziej wzorować, powinnyśmy zwracać uwagę na jakość, bo wiadomo, francuski mają długą tradycję mody. U nas ta historia spowodowała, że mieliśmy dużo okresów, kiedy no powiedzmy nie było nas stać na tą najlepszą jakość, albo po prostu nie była ona dla nas dostępna i trzeba było dużo kombinować, trzeba było sobie samemu radzić. Dzięki temu Polki są w modzie bardzo zaradne i bardzo kreatywne, ale często też mniejszą zwracamy uwagę na tą jakość, szczególnie mówię o młodszych pokoleniach. Teraz jest dostępne dużo słabych materiałów, dużo słabej jakości rzeczy i po prostu jeszcze nie nauczyłyśmy się, jak francuski, miały na to, prawda, wiele wieków, żeby wyszkolić się w tym, żeby wybierać tą świetną jakość właśnie i to jest jakby taka podstawa dobrego stylu i szyku, bo dobra jakość zawsze jest widoczna, więc nawet jeżeli mamy jedne czy dwie pary spodni, ale świetnej jakości, zawsze możemy się elegancko, szykownie ubrać i wyglądać jak z najwyższej półki. No i tutaj taka druga zasada Francuzek, oprócz minimalizmu i tej jakości, to jest ponadczasowość, czyli jakość jak najbardziej, ale też klasyka. To nie znaczy, że francuski są niemodne, absolutnie. Moda jest dla nich inspiracją, ale raczej w dodatkach. Tutaj mało kiedy zobaczycie francuskę, która jest ubrana we wszystko, co jest w tej chwili na topie. I najmodniejsze spodnie, i najmodniejsze marynarki, bo takie rzeczy są drogie. I po prostu rzadko kto wymienia co chwila te rzeczy, co sezon, żeby mieć najmodniejsze. Raczej jeden element modowy, reszta klasyka i wysokiej jakości klasyka. Także stawienie na klasykę, a taka ponadczasowa klasyka to są na przykład spodnie chinosy, czy też spodnie rurki, albo spodnie o klasycznym kroju, biała koszula i, kochani, na przykład marynarka, czy oversize'owa, czy w klasycznym kroju, zazwyczaj będzie to i to i to. Także na pewno takie elementy są typowe dla Francuzek. Co z takich klasycznych elementów prawdopodobnie znajdziemy w szafie francuskiej? No właśnie, spódnicę klasyczną, ołówkową i rozszerzaną, czyli spódnicę kloszową. Tutaj pokażę Wam kilka przykładów z mojej garderoby, z moich wcześniejszych stylizacji. Być może spódnicę skórzaną, dobrej jakości również. Ja tutaj też pokażę Wam stylóweczkę ze spódnicą skórzaną, z taką prostą, jasną bluzką, z dobrej jakości bawełny. Tutaj na tej stylówce będę miała też kozaki oraz płaszcz, później na sobie i jakąś typową torebkę. No i kochani, Spódnica rozkloszowana czy sukienka rozkloszowana jak najbardziej jest też klasykiem takim, który pewnie każdy ma w swojej garderobie. Luźna, lekka sukienka też jak najbardziej jest takim właśnie klasykiem francuskiej garderoby, czyli taka nieformalna sukienka z lejącego materiału, raczej krótsza, ale oczywiście to zależy i od wieku, i od preferencji. Może być to długa sukienka, sukienka za kolano. Kojarzy nam się taka lekka spódniczka, sukieneczka przed kolano z francuskim stylem, przynajmniej mnie się kojarzy, ale oczywiście to się może różnić, tak jak mówię, indywidualnie. Ja mam dużo takich sukienek, ale tu Wam pokażę przykład, taka sukienka, może troszkę za krótka jak na francuską, ale właśnie w kwiatuszki, taka lekka i na to jakaś marynarka czy kardiganik i już jesteśmy ubrani po francusku. No i oczywiście do tego baleriny. No i to jest kolejny temat, jak chodzi o modę francuską, buty. No i oczywiście francuski mają świetnej jakości buty, bo dla Francuzek jest bardzo ważna, jak już kilka razy podkreślałam, ta jakość, więc buty kupują raczej bardzo markowe, bardzo dobrej jakości, które będzie można długo nosić i które zawsze wyglądają elegancko. No i baleriny są jednym z tych rodzajów obuwia typowo kojarzonym z francuskami. No i ja też uwielbiam baleriny i nie chodzi o takie baleriny, które nam się kojarzą tanio z jakimś bazarem i dzieci noszą to do szkoły jako kapcie. Oczywiście nie mówimy o czymś takim, mówimy o skórzanych, porządnych balerinach, które spopularyzowała Audrey Hepburn, taka ikona francuskiej mody, którą ja osobiście kocham, uwielbiam po prostu jej styl. No i dobre baleriny, również Chanel ma w swojej ofercie takie bardzo podobne do moich. Ja mam tutaj firmy Lindberg, bodajże niemieckie, bardzo piękne skórzane balerinki właśnie w stylu Chanel. No i tutaj mam też stylizację z tymi balerinkami. Takie balerinki w zasadzie można powiedzieć, że pasują do wszystkiego, do jeansów, do spodni rurek, do spodni skórzanych, do spódnicy, do sukienki. Bardzo uniwersalne obuwie i dla Francuzek to jest taka podstawa. Często te balerinki, nawet jeżeli wkładają obcasy, to mają w torbie, bo też francuski noszą raczej większe torby, bo często po pracy czy po jakichś zajęciach chodzą na jakieś spotkanie towarzyskie, czy jedzą lunch, czy jedzą obiad w restauracji, kolację w restauracji, w jakiejś knajpce, czy idą na kawę z przyjaciółmi. No i wówczas te wygodne buty szybko zostają zamienione właśnie i jest już nam 100% wygodnie. To jest bardzo wygodne obuwie, jeżeli są to dobre buty, to są też bardzo eleganckie, bardzo minimalistyczne, szykowne i każda praktycznie noga wygląda w tym dobrze. Oczywiście nie do każdej długości ubrania takie baleriny pasują, świetnie wyglądają do spodni, do wąskich szczególnie spodni, świetnie wyglądają do krótszych sukienek, do dłuższych takich do łydki może niekoniecznie, bo to bardzo skraca sylwetkę, ale do wszelkich właśnie spodni, do takich trochę sportowych stylizacji świetnie właśnie pasują baleriny i jest to według mnie bardzo stylowe obuwie. Także ja tu Wam pokażę kilka stylizacji z balerinami, na przykład właśnie spodnie rurki, takie granatowe, wąskie w francuskim stylu, do czerwonych balerinek i tutaj możemy kombinować z marynarkami, z żakietami, z płaszczykami, do tego jakaś torebka w kolorze na przykład czerwonym, żeby tutaj dobrać już podobnie, żeby nawiązać, niekoniecznie oczywiście musi być czerwona, ale ja chciałam dodać czerwone akcenty, żeby ożywić tą stylizację. I na przykład apaszka, ja tu mam na przykład na sobie apaszkę Yves Saint Laurent, taką ożywiające kolory, vintage i no i fajnie to już wygląda. Idziemy dalej. No i co teraz? Wspomniałam o vintage. No i właśnie, kochani, vintage to jest kolejny temat francuski. Lubią vintage, często kupują klasyki vintage. Dlaczego? Wielu Francuzek, takich przeciętnych Francuzów, naprawdę niewiele zarabia. Nam się wydaje, że francuskie to mają jakieś ekskluzywne rzeczy, zakupy, że tam są te wszystkie Chanel, Diory i tak dalej. Ale moi drodzy, naprawdę średnio zarobki Francuzów nie są wysokie. Na tle Europy, na przykład w porównaniu do krajów czy Beneluxu, czy Niemiec, czy Szwecji, tam naprawdę zarobki są niskie, średnie. Także przeciętnej kobiety nie stać na ubieranie się w Chanel czy w Diorze. To jest zupełna pomyłka myśleć w ten sposób. Dlatego właśnie one szanują jakość, klasykę, wolą wydać więcej na jeden dobry ciuch, który będą miały długo i do którego będą mogły się bawić tymi modowymi dodatkami i dlatego na przykład droższe rzeczy często kupują vintage. I to jest też moja zasada, bo ja bardzo lubię dobrą jakość i lubię bardzo dobre marki, dobre materiały, dlatego kupuję rzeczy vintage i kupuję rzeczy z second handów właśnie tej najwyższej jakości. Jeżeli kupują na przykład torebkę Chanel, czy torebkę jakiejś marki takiej znanej, czy płaszcz jakiś drogi, czy sukienkę na specjalne wieście, to często posiłkują się właśnie rzeczami vintage, ponieważ one mają świetną jakość, a cena jednak już zazwyczaj jest konkurencyjna, prawda? No i dlatego właśnie często możemy zobaczyć i biżuterię vintage, i torebki vintage, i właśnie ciuszki takie, też szczególnie te zewnętrzne, vintage'owe u Francuzek. One bardzo lubią się bawić tą modą vintage i jakby inkorporować ją do swojego stylu. No i tutaj zabawa stylem to też jest właśnie typowe dla Francuzek, dlatego też ten styl jest taki uniwersalny, bo basicowe rzeczy, takie ponadczasowe rzeczy łączą z ciekawymi dodatkami. Jednym z takich dodatków są apaszki, też bardzo kojarzone właśnie z Francuzkami, kojarzą nam się z filmami francuskimi, z aktorkami francuskimi, właśnie takimi jak na przykład Audrey Hepburn, ale nie tylko. No i właśnie te apaszki w ożywiających kolorach albo w takie klasyczne wzory, które są noszone do płaszczy, do marynarek i robią ciekawy element. Taką apaszkę możemy wykorzystać sobie nosząc ją na szyi, do płaszcza, kontrastowo właśnie, żeby takie klasyczne kolory, klasyczne płaszcze trochę ożywić, zawiązać możemy ją na torebce, można ją wielorako użyć po prostu i jest to fajny element. Można się pobawić rękawiczkami modowymi. Różne są trendy i wiadomo, ja na przykład mam takie świetne niebieskie rękawiczki, które już w kilku stylówkach pokazywałam. Jakaś taka zabawa stylem do vintage'owego płaszczyka, rękawiczki w fajnym, ożywiającym kolorze, torebka i już mamy przepiękny outfit. Kochani, no i właśnie ta zabawa stylem, zabawa vintage to jest typowe dla Francuzek, bo jak mówię, ten budżet jednak często jest ograniczony, ograniczona jest wielkość szafy, więc tutaj dodatki odgrywają tą dużą rolę. No i tak jak mówiłam, kolejny element to torebki i rzadko zobaczycie w ogóle u Francuzek markowe torebki. To znaczy, że markowe torebki mogą mieć właśnie na przykład vintage, ale rzadko zobaczycie te loga, bo jest jakiś taki trend ostatnio, że wszędzie są te ogromne loga. No i w ogóle ludzie się dzielą na dwie kategorie. Jedni to kochają, jedni tego nie znoszą. Francuzki nie lubią ostentacyjności i w ogóle uważają, że to jest bardzo złym guście, w większości oczywiście. Tutaj generalizujemy o jakby większości populacji, nie mówimy o pojedynczych przypadkach. Tak jak, wiecie co, mnie się to tak kojarzy, że takie kraje, gdzie ludzie się dopiero dorabiają, dopiero zaczyna się ten dobrobyt, mają takie zachłyśnięcie markami, że tam wypada się chwalić tym, że mam Chanel, że mam Diora, że mam to, że mam tamto. Przykładem jest Rosja, gdzie jednak te marki, to noszenie tych logo, to jest wręcz takie ostentacyjne, aż mi się to naprawdę kojarzy z bardzo złym gustem. No i na szczęście Polki już odchodzą od tego, już chyba nam minęło trochę to zachłyśnięcie tymi logo ogólnie. No i ogólnie rzecz biorąc jest to takie w złym guście, jest to ostentacyjne i nawet francuski rzadko noszą Louis Vuitton, te takie z logo. To ja to Wam pokazuję taką stylizację ze skórzaną spódniczką i właśnie mam tą torebkę Louis Vuitton i to jest raczej rzadko zobaczycie coś takiego u Francuzek, że ta torebka z tymi znaczkami firmowymi. Jeżeli to wybiorą coś bardzo dyskretnego, jeżeli będzie to torebka na przykład vintage, czy Diora, czy Chanel, to z tymi takimi bardziej dyskretnymi logo właśnie, gdzie nie będą się tym chwalić, że to jest właśnie markowa torebka, wow. No i na przykład ja mam tu w jednej stylizacji torebkę Ferragamo, która ma bardzo, bardzo takie delikatne oznaczenie, że prawie go nie widać w zasadzie, z daleka go nie widać, z bliska jak się przyjrzymy, to widać, że no to jest markowa torebka, ma tutaj ten napis Ferragamo, no i zapewne francuska wybrałaby coś takiego, albo bardzo dobrą, jakościowo skórzaną torebkę bez żadnego logo. No i tak jak już mówiłam, właśnie to jest uważane przez nie za przejaw trochę złego smaku i raczej ostentacyjności tam nie ma. I ostatnio też słuchałam jednego vloga pewnej francuskiej, która mówiła, że właśnie francuski unikają ostentacyjności i przebierania się zbytnego. Co niestety ja jeszcze zauważam, że u nas w Polsce jeszcze troszkę to króluje, że na przykład na te wesela czy na jakieś specjalne okazje my się lubimy tak nadmiernie przebrać, że aż czasem nieadekwatnie do okazji, że idziemy na przykład na komunię i pokazujemy wszystko, co mamy najlepsze. Najdroższą sukienkę, biżuterię, torebki i idziemy do fryzjera i po prostu robimy już taką pełną galę z tego. Gdzie w zasadzie tak naprawdę ta okazja jeszcze nie jest aż tak niesamowita. No oczywiście wesele, czy już coś tam, no to przebieramy się już tak naprawdę elegancko, okej. Ale francuski też raczej miałyby tu tendencję do trochę zejścia o poziom w dół, czyli nie robimy tutaj z tego Hollywood jeszcze, wszystko w cekinach i super glamour, tylko zawsze jest to trochę bardziej stonowane, a takie już spotkania towarzyskie typu idziemy do kogoś na obiad, to w ogóle raczej tonujemy ten strój, raczej nie popisujemy się, że jesteśmy bogaci, bo tego Francuzi bardzo nie lubią, że ktoś jest bogaty i się tym jeszcze chwali. To pamiętajcie, jak będziecie we Francji, to nigdy nie obnoście się z tym, że macie kasę, że to jakby na nikim to nie zrobi wrażenia we Francji, a raczej będzie to uznawane za coś takiego, że no słoma z butów mu wychodzi. Niestety tak to wygląda, także no, nie mówię tego jakby od siebie, tylko słyszałam to już w wielu vlogach właśnie prowadzonych przez francuskich. Omówiliśmy już spodnie, żakiety, sukienki, no i płaszcze. Też częstym elementem mody francuskiej są płaszcze, właśnie czy prochowce, czy takie płaszcze. Ja tu mam przykładowo moją taką pelerynę, którą już pokazywałam w stylówkach. Na przykład właśnie taka peleryna jest bardzo dobrym przykładem mody, którą wynosiły francuski, bo jest duża, obszerna, a tam często na przykład w zimnych porach roku pada deszcz, no i mając dobrej jakości ciuszki, buty i tak dalej, często chcemy ochronić to i dlatego często francuski właśnie noszą takie płaszcze, peleryny, coś, co chroni ten strój przed złą pogodą, przed ubrudzeniem i tak dalej. No i właśnie tutaj mamy taką stylówę z płaszczem, ze spodniami skórzanymi. Taki płaszcz też właśnie fajnie chroni przed deszczem. Mam też taki krótszy płaszcz gdzieś do stylówki włożony, też jak najbardziej wygląda to fajnie. Płaszcz Burberry mój też pasowałby do stylu francuskiego, bo to po prostu jest taki typowy prochowiec, który właśnie fajnie jest ożywić dodatkami, takimi jakimiś wyrazistymi, czy apaszką, czy jakimiś butami, czy wyrazistą torebką. Kochani, no podsumowując, styl francuski to minimalizm, basicowe rzeczy, super jakości, czyli zwracanie uwagi na jakość, nieobnoszenie się ze swoim bogactwem, ale pokazywanie, że mam dobry gust, unikanie ostentacyjności, logo, no i oczywiście jeszcze nie mówiliśmy o kolorystyce. No i tutaj kolorystyka, no to wiadomo, to jest preferencja, każdy lubi co innego. Kojarzą nam się z francuskami takie kolory flagi francuskiej, czerwony, biały i niebieski, bo naprawdę francuski lubią te kolory, to są klasyczne kolory, czarny, granatowy, wymiennie, zależy co kto woli, no i właśnie czerwień, jako szczególnie czerwień w dodatkach, i biel, wiadomo, jest klasycznym kolorem. Pokazuję Wam tutaj taką stylizację z niedawnego mojego vloga, właśnie typowo ze spodniami w kolorze niebieskim, takim trochę ciemniejszym, niebieskim, gołąbkowym. Bardzo mi się kojarzy ten kolor też z francuskami właśnie i biała koszula. Typowa taka basicowa stylizacja, którą prawdopodobne jest, że francuska by włożyła. Ja bym tutaj właśnie dodała czy czerwoną apaszkę, czy dużą marynarkę, czy granatowy płaszcz. Też byłoby super w kolorystyce francuskiej. Ale nie generalizujmy, że wszystkie francuski noszą te kolory. Oczywiście, że nie. Natomiast czarna marynarka, czy granatowa marynarka, ciemne spodnie i bluzka w kontrastowym kolorze albo jakaś minimalistyczna bluzka w dopasowanym jednym z tych kolorów jest jak najbardziej w stylu francuskim. No i wydaje mi się, że my Polki powinniśmy czerpać z stylu francuskiego te najlepsze wzorce, niekoniecznie tą prostotę, bo nie każdy lubi prostotę, nie każdy lubi taki minimalizm modowy, ale na pewno taką najważniejszą dla nas lekcją od Francuzek jest jakość ponad ilość, jakość ponad topowe trendy, a właśnie jakby tworzenie tej mody, tworzenie modnych stylizacji za pomocą dodatków i pojedynczych egzemplarzy modowych, czyli jakichś takich statement pieces, tak jak się to mówi po angielsku, czyli na przykład najmodniejsza marynarka, super modny kolor jakiejś bluzki, czy torebka w bardzo modnym kolorze, a paszka, która nawiązuje do modnej kolorystyki, czy modne zestawienie barw, bo też tutaj możemy się bawić zestawieniami barw, które są na topie, czy na przykład monokolorystycznie, jak teraz jest bardzo modne, czy w bardzo wyrazistych kolorach, co też jest na topie. I tutaj bawić się tymi naszymi ciuchami, dobierając sobie odpowiednie do tego dodatki. Także myślę, że to są takie najciekawsze, najfajniejsze rzeczy z mody francuskiej. Pamiętajmy też, że francuski nie są zbyt ostentacyjne, jak chodzi o pokazywanie swojego ciała. Tutaj na pewno są skromniejsze jakby od Włoszek, czyli na pewno mniej noszą szpilki, na pewno nie noszą tak krótkich i obcisłych sukienek jak na przykład Rosjanki, a nawet jak Polki, bo Polki też czasami tutaj, wydaje mi się, trochę przesadzamy z tą, nawet ja. Przyznaję się, że czasem przesadzałam może w przeszłości z krótkością strojów. Także na pewno tutaj francuski są bardziej zachowawcze, mniej bardzo głębokich dekoltów, mniej ostentacyjności właśnie w modzie, bardziej casualowy styl i tego na pewno warto się nauczyć. Jakość ponad wszystko i przede wszystkim dobry smak. Mniej znaczy więcej. To są te główne zasady mody francuskiej i jestem bardzo ciekawa, co myślicie, bo na pewno ominęłam mnóstwo tematów, które warto było jeszcze poruszyć, jak chodzi o modę francuską. Na pewno jest mnóstwo rzeczy, które jeszcze można by tu dodać, więc jeżeli macie takie rzeczy i wiecie, że o czymś jeszcze zapomniałam, czegoś nie zdążyłam poruszyć, bo ten program ma ograniczony czas, no to koniecznie mi piszcie o tym. Co jeszcze? Bo tak jak mówię, no nie byłam w stanie na pewno poruszyć wszystkiego. To są takie basiki i uważam, że my Polki mamy się czego nauczyć, ale mamy też rzeczy fajne w naszym jakby narodowym stylu, w naszym typowym noszeniu się, które mogłyby się od nas nauczyć francuski. Także nie uważam absolutnie, że Polki są gorsze od Francuzek pod względem stylu, natomiast możemy się od nich uczyć tego właśnie zwracania uwagi na szczegóły i na jakość ubrań. Szczególnie na jakość ubrań. Kochani, mam nadzieję, że ten program był przydatny, że jest przydatny i mam nadzieję, że moje stylówki tutaj i nowe i stare dobrze zilustrowały to, co chciałam powiedzieć. Odsyłam Was do kanałów, które mnie bardzo inspirowały, czyli Justine Lacomte, Audrey Coyne i tutaj jeszcze będzie jeden kanał wymieniony, który w tym momencie zapomniałam, wybaczcie, ale też bardzo ciekawe programy. Także naprawdę warto tam zajrzeć, jeśli mówicie po angielsku, jeśli rozumiecie angielski w miarę w dobrym stopniu, to na pewno będziecie mogły super skorzystać, bo są tam świetne rzeczy i naprawdę są to mega jakościowe vlogi, które dużo wnoszą i z których możemy się wiele nauczyć. Zrobię oczywiście też program o stylu angielskim, który też bardzo lubię, pewnie będzie też program o stylu włoskim oraz być może też zrobię o stylu współczesnym polskim. Dlaczego nie? Ale no to jest kwestia przyszłości, więc tymczasem w następnym programie zapraszam Was już właśnie na inspirowany między innymi tym programem i moimi ostatnimi zakupami programie, gdzie będzie dużo apaszek, szalików, torebek i akcesoriów i jak urozmaicić między innymi strój właśnie za pomocą takich dodatków, czyli coś inspirowanego stylem francuskim, ale będzie to typowy haul lumpeksowy również. Także kochani, już teraz zapraszam i do zobaczenia, cześć!